Siemandero, drodzy widzowie, Thanatos z tej strony i witam was bardzo serdecznie na kanale Eat My Dust, gdzie dziś kontynuujemy naszą historię w Diablo 4. Ostatnio mieliśmy dość soczysty odcinek fabularny, który w sumie składał się tylko z misji głównej, gdzie poznaliśmy wstępne plany Lilith, poznaliśmy nowych bohaterów, a dziś zrobimy coś zupełnie innego, ponieważ rozmawiałem z Dyskiem, który udzielił mi dość solidnej rady i tym razem postanawiam się go posłuchać, ponieważ każda klasa ma podobno swój quest fabularny, który odblokowuje skille pasywne naszej postaci. I nasz ukryty jest akurat tutaj, ale żeby go rozpocząć, musimy pokonać tą twierdzę. I Dzysk zaproponował mi, żebym zainteresował się tym tematem teraz, ponieważ pomijając fakt, że pasywki, które są tutaj pod przyciskiem Shift i C, bardzo mocno boostują naszą postać, podobno, to dodatkowo level tej twierdzy, którą musimy pokonać, skaluje się wraz z naszym levelem, czyli im dłużej zwlekamy z tym zadaniem, tym będzie coraz trudniej. Więc moi drodzy, mamy dopiero początek odcinka, ale ja tutaj robię cięcie, udam się na miejsce docelowe i zobaczymy, gdzie nas to zaprowadzi. No i udało nam się chyba już dotrzeć do tej twierdzy, a ja nie mogę do niej wejść. Dlaczego? Bo pewnie trzeba wejść do niej dołem. Używając fantastycznego przycisku spacji. O tak. To jest to, czego ja potrzebowałem w Diablo 3. Slajdów po bagnie. To miejsce to jedna wielka ruina. Łe! Co tu się wydarzyło? Co tu się wydarzyło, że ja takie bęcki dostałem? No, Dzysku mówisz, że nie będzie łatwo. A ja jeszcze nie zacząłem i jest ciężko. Dobra. Ale zakładam, że to po prostu były te duże drzewa. I po prostu one... Tu, wiekuista nienawiść. Myślę, że ta studnia leczenia nie była tutaj przypadkowo. Coś czuję, że będzie gruby dym. Co się tutaj dzieje? Ostatnie takie palenisko widziałem w Diablo 3. Jak spadł meteoryt z Tyraelem. Brygida. Okej, okay, druidka. To jakieś wspomnienie? Turdulra nie wpadnie w twe szpony, Astarocie! Okej. Okej. Gdzie my jesteśmy? Mapa. Poczekajcie, my sobie zaznaczymy ten quest. A nie, musimy podbić twierdzę, ale jak to zrobić? A, dobra, mamy pierwszych enemy. Musimy odnaleźć duchy droidów z tego, co widzę tutaj na queście. To szukajmy. Jaka muza nam epicka wjechała. Poczekajcie, my albo możemy iść tutaj na górę, przejdziemy się tędy. Zobaczymy, gdzie nas to zaprowadzi. Te duchy uwięziła jakaś demoniczna siła. Dobra, wjeżdżamy. Położę temu kres. Ja nie położę? Jedziemy. Tylko ja się zastanawiam, czy to jest, dzieje się w czasie rzeczywistym. Wszystko zniszczone. Został tylko popiół. Czy nas gdzieś przeniosło? Bo to jest pytanie. Ło. Odepchnął nas, dobra. Gdzie są moje wilki? Gdzie są moi młodzi wilcy? To na nic. Będę się żywić gniewem przez wieki.
tajemniczy głos, ale gruba akcja, podoba mi się. Dobra, mamy tutaj znowu te ofiary. Ja już wiem, do czego one służą, ale wytłumaczę wam to, drodzy widzowie, w odpowiednim czasie, bo mnie o tym poinformował Dzysk. Dobra, bijemy wszystkich. Ho, ho, co dostała? Gonga się odrzuciło. Albo odskoczyła, tak jak przed chwilą, ale wydawało mi się, że to od naszego niedźwiedzia poszło. Duchy! Czemuście nas opuściły? Co tu się dzieje? Dobra, idziemy do następnego spotu. To jest chyba tutaj. Tak, dobrze mówię? Tak, mamy to. Leży. Śpi. Tutaj mamy bombardujących tutaj gości. A w sumie to chyba sukuby są, które tam rzucają. Chociaż nie, te... A, tam jest jeszcze jeden. Dobra. One dlatego tak się respiły. Udało się? Wszystko? Jeszcze ten jeden został. Dobra. Czyścimy twierdzę. Weźmiemy sobie tą potkę. Płonie! Moja skóra! Łe. Co on tutaj tak strzela laserami? No uratowało mnie chyba to, że miałem pancerz. Aj, teraz mnie znowu trafiło. Dobra, padł. I został nam jeszcze jeden. Na nic się zdadzą. Dołączysz do nich w niekończącym się cierpieniu. I musimy iść tutaj. Dobra. Wybuchy nie lubimy. Wbiliśmy poziom 22. I tędy chyba musimy iść, tak. Od razu zabijamy tą jedną, dostajemy się do tej drugiej. Pyk, czwóreczka, dwa tornada leży. Teraz czyścimy. Od razu, póki nasze wilki żyją jeszcze, to ich użyjemy. Trucizna, nie lubimy trucizny. Ona tam wpadła w ten róg. Dobra, jedziemy. Trudno. Zostaliśmy porzuceni. Zapomniani. Dobra, i mamy ostatniego szkieleta. O, on tutaj eksploduje, niefajnie. Użyjemy poty na wszelki wypadek. Te eksplozje i to jego położenie jest tak nieprzyjazne dla nas, jako osób walczących z warciu, że to jest jakiś dramat. Dobra, jedziemy z nim. Mam nadzieję, że nie zginę. Tarcza. Git, mamy to. Ich gniew słodki jak w dniu, gdy tu przybyliśmy. Okej. Nasycisz płomienie. Ty, który zostałeś naznaczony. Dym! Nic nie widzę! Błagam litości! Dobra, udajemy się od razu na górę. Nie będę tutaj poświęcał na to czasu.
i zobaczmy, co tu na nas czeka. Jest ten demon. Łe! Wieki będę się żywić twą udręką! Okej, zniknął. Co to było? Okej, nic w sumie wielkiego. Aj. Dobra, mamy jeszcze parę potek tu w zapasie, więc nie ma dramatu. Ale widzę, że gościu się wkurza. Oj. Nieprzyjemnie to było. Szybko pancerz. Oj. Dobra, ostatni pasek życia nam został jego. Mam nadzieję, że nie będzie wyprowadzał jakichś teraz turbo kombosów. Oj, on jest niewidzialny. O, w ostatniej chwili unik. Dobra, jedziemy z nim. Jedziemy. Atakować. Aj, został mu kawałek życia jeszcze. Zabić go, wilki. Jest, padł. Dobra, mamy to. I co? Przyniosło nas z powrotem. Nie widzisz już nikogo więcej. Okej. Rozpal ogień w kapliczce wędrowców. Aby podbić tą twierdzę. Okej. Tutaj. Czyli musimy udać się na górę. Użyjemy sobie potki, bo tyle tutaj potionków leży, że szkoda by było nie wziąć tych punktów życia. Okej. To tyle, tak? Rozumiem. Okej, dostaliśmy postępy za region. Aż mi zlagowało gierę. Twierdza zdobyta. Tur-dula-dulra. O, tak to się czyta. Wyzwoliciel twierdzy. To chyba jakieś osiągnięcie dostajemy. Matko, ile informacji? Wyzwanie, odblokowano nagrodę. Zaprawiony tułacz. Dobra, poczekajcie, bo teraz tak. To już tutaj. Plus jeden do zapasu mikstur, 10 tysięcy sztuk złota i punkty doświadczenia. Okej, odbieramy to sobie, bo czemu nie? Kto mi zabroni? I słuchajcie, teraz bierzemy sobie mapę, bo tutaj mamy właśnie teraz odblokowany ten quest. Są nowe misje poboczne. Słuchajcie, ja tak powoli się zastanawiam, bo jak wejdziemy sobie w mapę i wciśniemy sobie... W sumie nic nie wciśniemy, to widzimy, że tych misji pobocznych jest 47. Ja postaram się, żeby wszystkie były tutaj na kanale. I nie będziemy tutaj hachmęcić chyba, żeby... Bo nie chcę robić nic bez was, drodzy widzowie, poza odcinkami. No jeszcze podejmę decyzję, a na razie chyba musimy zejść tutaj na dół. Mamy nowy teleport. Bo wcześniej go tutaj nie było. To teraz jedyne, co będę musiał skonsultować z Zyskiem, czy nie warto przypadkiem wszystkich tych twierdz od razu zrobić na tym niższym poziomie. Ale zaraz wyjdzie. Udało ci się uleczyć to miejsce, ale jego duchy
wciąż są udręczone zgnilizną. To ich krzyki słyszałeś. Nie słuchają, gdy im odpowiadamy. Ich ból. Jest ktoś, kto może nam pomóc. Duch imieniem Gatlen uzdrawia podobne sobie istoty. A przynajmniej uzdrawiał do czasu upadku kolegium. Udaj się do jego kaplicy. Tam oddaj mu cześć. Być może zechce przemówić do zbawcy Tur-Dulra. Dobra. Udaj się do kapliczki Władcy Duchów. Brzmi grubo. Gdzie to jest? A, to jest... to kawałek. Dobra, ale to w takim razie użyjemy sobie tego teleporta. Będzie bliżej. I cóż, może dzisiaj jeszcze zrobimy tą misyjkę, odblokujemy te pasywki, poprzyjmujemy misje poboczne i zobaczymy, co zrobimy dalej. Nie wiem, ile będzie trwała ta misja teraz, którą przyjęliśmy, czy to wystarczy tam pójść i pogadać, czy będzie jeszcze trzeba z kimś się bić. Nie mam zielonego pojęcia. Więc... Dobra, już dojdziemy sobie tutaj z buta bez cięcia materiału. Bo tak się zastanawiam, drodzy widzowie, bo nie będę ukrywał, że was pewnie tutaj interesuje wątek fabularny. Pewnie jest część widzów, którzy chcieliby oglądać tylko główny wątek, ale na pewno jest też część widzów, która chce generalnie doświadczać całej gry, łącznie z misjami pobocznymi. Znam osobiście takie osoby. Więc chyba jednak zostaniemy przy tym, że będziemy wszystko robić razem. Bo wiadomo, myślę, że jak przyjdziemy tą fabułę, ona będzie w odcinkach dla każdego, kto będzie chciał sobie wrócić do tego tematu i obejrzeć ponownie. Bo nie wiem, czy w historii sezonowej, jeśli rozpoczną się sezony, będzie możliwość, znaczy będzie możliwość, pewnie będzie możliwość, ale czy będzie potrzeba przechodzenia w ogóle fabuły. A ja idę tędy, drodzy widzowie, bo widzę, że tu jest misja poboczna. Dobra, wiecie co, denerwujecie mnie. Zginiecie za to wszyscy. Dobra, starczy. Przerzedziło się trochę. A my idziemy sobie tutaj. Pogadamy sobie tutaj z jakąś osóbką, która na nas pewnie czeka. O, buty włóczęgi biorę, bo to chyba dla mnie. I zobaczmy. Co za marnotrawstwo wiedzy. Co cię trapi? Spójrz, kuzynie. Te kamienne tablice to jedne z pierwszych dzieł spisanych przez naszych przodków. Wszystkie zniszczone. Ostatnio dzika zwierzyna na błoniach Gotmar wpadła w szał. Zaczęła niszczyć, a nawet zjadać nasze tablice runiczne. Nie winię tych zwierząt, ale musimy dbać o naszą historię. Jako druid na pewno się ze mną zgodzisz. Proszę, odzyskaj co się da. No dobra, ale to w swoim czasie wszystko zrobimy. Na razie idziemy do naszego miejsca docelowego. Wiecie, tu jest fantastycznie też z tym, że tak naprawdę misje poboczne, ktoś może powiedzieć, a na co komu misje poboczne, one nie są związane z fabułą, a są tak zwanym tylko zapychaczem czasu, ale myślę, że na przykład tutaj historie, które odbywały się na razie do tej pory, wyśmienicie wręcz wprowadzają nas w mrok tego świata tutaj, więc mi się na razie podoba. No i świadomość też, że mamy za darmo punkty doświadczenia, też jest dość gruba. Więc nie zamierzam z tego na pewno rezygnować. A my na razie zostawiamy te wszystkie czerwone kropki w spokoju i udajemy się do kaplicy, speedując, hop. Jest kaplica? Jest. Interakcja. Szybko, zanim mnie coś zaatakuje. I co? A, jeszcze tutaj coś mamy pogrzebać, okej. No mówię, taki Lost Ark. I co, już? Jeleń? Interakcja. Gatlenie, gdzie byłeś? Druidzie, a więc jednak pamiętacie o duchach.
Jestem spętany struchłem, gnijącym w Kaifajn. Uwolnij mnie. Okej. Mapa. Dobra, czyli rozumiem, że on jest wszędzie poza tym niebieskim tutaj plackiem, tu gdzieś na górze. Dobrze, moi drodzy, to ja robię cięcie, jak go znajdę, to wam to pokażę. Dobrze, moi drodzy, chyba nam się udało dotrzeć do miejsca docelowego, ale roi się tu po prostu od enemy. U Jezu, kozłoludy. Gincie. Dobra, bo trzeba ich tutaj rozgonić szybciutko. Łe. O, wilki mi popadały. Niedobrze, nie wróży to nic dobrego. I hopa, wskakujemy. I wilki. Potka, czwóreczka. I bijemy. Bariera. I wysadzamy chłopa. U, level nam wleciał, super. A, on tu siedzi w tym drzewie. Kreor tua seglan agaluabia bikleklian. Nareszcie. No i dobra, chyba uwolniliśmy tego ducha. Tu jakieś... A, tu jego czaszka jest, dobra. Czaszka władcy duchów. Okej. Więc pewnie teraz musimy wrócić z powrotem, no właśnie, do miejsca, gdzie nasza misja się rozpoczęła. Też tak uczynimy zatem. No, zobaczymy, czy Dzycku mnie oszukał, ale myślę, że nie zrobiłby tego. Myślę, że to było naprawdę istotne, a muszę z nim jeszcze przedyskutować, czy nie zrobić w takim razie pozostałych twierdz, zanim przejdziemy i wrócimy do wątku fabularnego. Ale zanim się rozstaniemy, bo to będzie ostatnia misja, jeszcze posłuchamy, co te gagatki mają nam do powiedzenia. No, zobaczymy. Z misjami niegdyś pobocznymi. W tym miejscu kwitła magia i natura. Drzewo było jego sercem. Wiele kamieni runicznych Turdulry zniszczono podczas Dni Popiołu, ale jeśli jeden z nich ocalał, może uzdrowimy nim drzewo. Bez tego może nigdy nie wyzdrowieć. Szanse są znikome, ale może uda ci się znaleźć go wśród gruzów. Okej. Później się tym zajmę. Teraz tak, mapa. Tam jest jeszcze misja poboczna. To sobie do niej pójdziemy teraz. Zobaczymy, co ma nam do powiedzenia. Jeszcze jeden gościu. I zebraliśmy jeszcze w międzyczasie, jak szukałem lokacji naszego uwięzionego jelenia, w sensie no ducha tego druida. Wykonałem to zadanie poboczne na zbieranie tych tablic, więc przydałoby się to też od razu oddać. Ale to już może w następnym odcinku od tego zaczniemy. Ja sobie tam po prostu przejdę i zaczniemy tam następny odcinek. Już, a teraz... spokojnie. Babka, która szkoli misia. Tak, szczerze mówiąc, to tak. Moja przyjaciółka Berfa jest ranna. Nie chcę zostawiać jej samej, ale muszę jej podać ziołowe lekarstwo, a brakuje mi składników. Mów, czego potrzebujesz, a znajdę to dla ciebie. O, wyświadczyłbyś mi w ten sposób wielką przysługę. Dziękuję. Oto lista. Wszystko powinno rosnąć w pobliżu obozowiska. Dobra, takie misyjki widzę na luzie, ale nie będę się nimi dzisiaj zajmował na dzisiejszym odcinku. Schodzimy sobie na dół i zobaczymy, co się zadziało z tym naszym duchem, z tą całą czaszką i czy rzeczywiście ten quest odblokuje nam pasywki. Zobaczmy. Zatem był uwięziony przez te wszystkie lata. Zbyt długo już cierpi. Masz
Umieść to na ołtarzu i oddajmy mu należną cześć. Katlenie, uzdrowicielu duchów, twój dom znów jest bezpieczny. Skażenie wielkiego drzewa minęło. Okaż nam swą łaskę, wracając do nas. Itom tua krior, bogmi ba igapi klekskim. Okej, i mamy duch orła się pojawił, duch węża, duch wilka i duch jelenia. I te wszystkie dziwne ikony. Ja może kliknę jednego, zobaczymy co się stanie. Uwaga. I tutaj mamy... no i właśnie, moi drodzy. Po to właśnie zbieraliśmy te dusze. My mamy ich 186. I tu są pasywy. O, i widzicie na przykład zakupienie tego. Zyskujesz premię 38 punktów do obrażeń od cierni. W przypadku wilka to na przykład będzie szczęśliwy traf. Okej, trafienia krytyczne mają do 20% szans na wyzerowanie czasów odnowienia twoich umiejętności kompanów. Okej, moi drodzy, ja będę musiał poczytać troszeczkę na ten temat, co wybrać. Tutaj Jelonek Bambi dołączył do naszego teamu i będzie sobie pewnie tutaj stał do końca gry. A ja dziękuję wam dzisiaj za obecność. Mam nadzieję, że mimo tego, że odcinek nie był fabularny, to mimo wszystko wam się podobał. I dajcie, co sądzicie o tej kwestii misji pobocznych, o których mówiłem podczas dzisiejszego odcinka. Jestem bardzo ciekawy waszych opinii. No i mimo wszystko, pomimo tego, że targają mną mieszane odczucia, co z tym zrobić, mam nadzieję, że wam się podobało i będziecie dalej towarzyszyć mi w tej serii, a ja standardowo życzę wam miłego dnia bądź wieczoru, w zależności kiedy oglądacie ten materiał i do zobaczenia w następnym filmie, który już niebawem. Trzymajcie się ciepło, yo!